Drangheta to mafia w płynie, który przenika wszędzie, reprodukując nawet w miejscach odległych od tego, w którym powstała, kolejny, pradawny, podstawowy i skuteczny model organizacyjny. Na wzór wielkich sieci fast foodów oferuje na całym świecie tą samą rozpoznawalną i budzącą zaufanie markę oraz ten sam produkt, owoc działalności przestępczej. Tak mówił o ndranghetie w swoim sprawozdaniu z 2008 roku Francesco Forgione, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Antymafijnej. Porównanie ndranghety do sieci fast foodów wydaje się być na pierwszy rzut oka ryzykowne, ale po dłuższej analizie okazuje się trafne. Niewątpliwie do takiego kształtu organizacji przyczynił się Paolo de Stefano, słynny bos, który traktował ją właśnie jako swoistą markę i niezwykle dumny był z tego, iż stała się ona rozpoznawalna na całym świecie. I o tym między innymi będzie dwudziesty już odcinek podcastu Malawita. Zapraszam do słuchania. Jest końcówka lat 70. Po wyeliminowaniu tzw. starej gwardii rodzina De Stefano przejmuje stery drangety. Paolo De Stefano, słynący ze swoich umiejętności zawierania sojuszy, konstruuje gęstą sieć układów, które sięgają daleko poza Kalabrię. Zacieśnia się jego sojusz m.in. z Rafaele Cutolo, twórcą nowej zorganizowanej kamory z Napolu który, o czym była mowa w poprzednim odcinku, zorganizował zabójstwo Domenico Tripodo, przeciwnika De Stefano, które to miało miejsce w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Benedetto, zwany Nito Santa Paola z Catani, jest kolejnym sojusznikiem De Stefano. Jest jednym z najbardziej krwawych bossów Kozanostry. Jest przerażającą postacią, znaną ze swojego nieludzkiego wręcz okrucieństwa. Podobno cierpiał na niezwykłą przedpadłość, zwaną likantropią. Jest to rodzaj psychozy, w której dotknięty nią wierzy, że zamienia się w zwierzę, na przykład wilka. Oskarżany był między innymi o zabójstwo burmistrza Castelvetrano, Vito Lipari, prefekta Carla Alberto de la Chiesa. Otrzymał też wyroki w sprawie zabójstwa sycylijskiego dziennikarza śledczego Giuseppe Fawy a także wyrok za udział w zamachu na Giovanniego Falcone. W wyniku licznych procesów otrzymał w sumie 10 wyroków do żywocia i 16 innych kar. Ale De Stefano szuka sojuszników nie tylko na Sycylii wśród członków Kozanostry. Kolejną organizacją przestępczą, z którą zacieśnia współpracę, jest tak zwana Banda della Maliana z Rzymu. I tej grupie przestępczej chciałabym poświęcić trochę więcej czasu, mimo iż bezpośrednio nie dotyczy ona drangety, jednak udowodniono wiele powiązań bandy de la Maliana właśnie z kalabryjską mafią, a także z Kozanostrą czy Camorrą. Mogliście również o niej słyszeć w kontekście mrocznej strony Watykanu czy tajemniczego zaginięcia Emanueli Orlandi, La Banda de la Maliana, czyli po polsku Banda z Maliany, Maliana to dzielnica Rzymu, z której wywodzili się niektórzy założyciele tej organizacji, powstała w 1977 roku, czyli w tym samym roku, w którym zakończyła się pierwsza wojna Andranghety. Do powstania Bandy z Maliany doszło właściwie przez przypadek. Historia ta brzmi wręcz jak anegdota, ale podobno wydarzyła się naprawdę. Miało to miejsce, kiedy to przestępcy wywodzący się z różnych grup działających ówcześnie w Rzymie weszli sobie pewnego dnia w drogę podczas robienia interesów. A ściślej mówiąc, broń, która należała do Enrica de Pedis zwanego Renatino, nad którą pieczę sprawował Franco Giuseppe została skradziona wraz z samochodem, w którego bagażniku była przewożona. Podczas gdy Giuseppe Pucci pił sobie w najlepsze kawę w barze, a samochód stał zaparkowany tuż obok. Następnie broń została ta sprzedana jeszcze innemu przestępcy, który nazywał się Maurizio Abbattino, pseudonim Crispino. Sprawa wyszła na jaw, jednak wszyscy trzej przestępcy, zamiast się pozabijać jak to mieli w zwyczaju przy tego typu konfliktach, no i taki był ich też pierwszy odruch. Postanowili jednak zawrzeć pakt i stworzyć organizację zrzeszającą członków z różnych dzielnic Rzymu, a następnie przejąć kryminalną kontrolę nad całą stolicą. O tych szczegółach wiemy dzięki protokołom z przesłuchań Abatino, który po latach ukrywania się zdecydował się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Wkrótce do Renatina, Crispina i Giuseppucciego, przyjmującego później przydomek Ernegro, dołączył Nicolino Selis, tak zwany sardyńczyk. No, był również sardyńczykiem z pochodzenia, który, odsiadując w rzymskim więzieniu wyrok za usiłowanie zabójstwa, zawarł znajomość ze znanym nam już Rafaelem Kutolot i zafascynował się jego wizją stworzenia potężnej organizacji przestępczej, która by przejęła kontrolę nad całym regionem. Nicolino Selis uciekł zresztą z tego więzienia, i zaraz po swojej ucieczce udał się do Crispina i Renatina ze swoją propozycją, ze swoją wizją stworzenia grupy przestępczej. Debiutem, jeśli tak można to nazwać, bandy z Maliana jeszcze tego samego roku czyli w. 1977 jest porwanie dla okupu księcia Massimiliano Gracioli. Historia niezwykle smutna, niestety bez happy endu dla ofiary. Książę został uprowadzony z własnego samochodu w settebanii na obrzeżach Rzymu. Jeszcze tego samego dnia bandyci zażądali 10 miliardów lirów okupu, co w przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze to mniej więcej 38,5 miliona euro. Rodzina domagała się dowodów, że książę żyje i rzeczywiście um, jest przez niej przetrzymywany, zadając pytania, na które znał odpowiedź tylko Massimiliano. Osoba kontaktująca się telefonicznie z rodziną dowodów tych dostarczała. Trudno było jednak zlokalizować, skąd dzwoni i zidentyfikować jej głos, gdyż jak się później okazało podczas przesłuchań rozmawiała z piłeczką Ping Ponga w ustach i był to trik bardzo często stosowany przez przestępców, którzy porywali ofiary dla okupu i kontaktowali się później z rodziną w sprawie przekazania pieniędzy. Chociaż nie zawsze dzwoniono bezpośrednio do rodziny, czasem informacje były przekazywane do redakcji gazet ze wskazówkami, gdzie szukać tych informacji, Strategia, którą znamy już z działań drangety, okrutna, można by powiedzieć, gra miejska, zmuszająca do poszuki przeszukiwania śmietników, kabin telefonicznych, parków, ławek w parkach. No i w tych listach, pisanych przez porywaczy, czasem widniały słowa od samego księcia, pozdrowienia na przykład dla najbliższych członków rodziny, dla żony, dzieci. Ym, także był to poniekąd również dowód na to, że książę wciąż żyje i czeka na uwolnienie. Rodzina księcia była bardzo zamożna, jednak nie dysponowała aż taką kwotą. Negocjacje ciągnęły się w związku z tym miesiącami, ponieważ bandyci nie chcieli ustąpić. Banda Z Maliany nie miała jednak doświadczenia w porwaniach dla okupu. Jak na przykład wyspecjalizowani w tym członkowie drangety. No i cały ten proceder zaczął troszeczkę ich przerastać. W końcu w marcu 1978 roku, czyli kolejnego roku po porwaniu, przekazali zakładnika innej grupie. Była to tak zwana Banda di Montespaccato, czyli grupa działająca w jeszcze innej dzielnicy Rzymu przekazali zakładnika. Można też powiedzieć, że sprzedali, ponieważ za to przekazanie otrzymu, otrzymali pewną kwotę. Um, jeśli chodzi o petraktację, z rodziną stanęło na dwóch miliardach lirów okupu. Niektóre źródła podają 1,5 miliarda i rodzina czekała już tylko na instrukcję, ponieważ miała zebrane te pieniądze i czekała na instrukcję ich przekazania. Niestety, w międzyczasie Nowi oprawcy, jak się, którzy, jak się okazało, również nie byli wyspecjalizowani w tego typu procederach, zabili księcia, gdyż przez przypadek zobaczył twarz jednego z nich. Ale jednak, aby wyłudzić te pieniądze, posunęli się do czegoś okropnego. Posunęli się do tego, iż wysłali rodzinie zdjęcie nieżyjącego już księcia. Z aktualną gazetą w ręku, z otwartymi oczami, opartego o ścianę. Syn księcia Massimiliano Giulio zebrał pieniądze i przekazał je zgodnie ze wskazówkami, ale jego ojciec nigdy nie wrócił do domu. Według niektórych źródeł, banda z Maliany już nie istnieje. A na pewno nie w takiej postaci jak w tamtych latach, na przełomie lat 70. i 80., ich działalność zakończyła się wraz ze śmiercią lub aresztowaniami jej najważniejszych członków. Bandyci praktycznie unicestwili siebie nawzajem, gdyż w pewnym momencie w bandzie doszło do wewnętrznych konfliktów, jak to często w tego typu organizacjach bywa. Ich bezwzględna i czasem Pozbawiona racjonalnej strategii walka o władzę nad przestępczym Rzymem, również przysporzyła im śmiertelnych wrogów z zewnątrz. Jako pierwszy zginął Er Negro, czyli Giuseppucci, jeden z założycieli i głównych liderów bandy. Zabity był przez klan Proietti, z którym banda prowadziła wojnę. Następnie został zlikwidowany przez... Yy, Zdradzony praktycznie przez swoich ludzi serdyńczyk, czyli Nicolino Selis, który według relacji Abbattina, zaczął zbytnio się panoszyć i pretendował do roli szefa bandy. Doszło również do konfliktu dwóch założycieli: Renatina i Crispina. Renatino de Pedis, charyzmatyczny, dbający. Podobno wręcz obsesyjnie o wygląd, co nie tylko przysparzało mu adoratorek wśród buci przeciwnej, ale również zaowocowało przydomkiem bambolotto, czyli taki piękniś. Również on aspirował do um, bycia głównym szefem bandy, ale również do wstąpienia do tzw. wyższych sfer. Z powodzeniem zawierał układy z, z biznesmenami politykami i dostojnikami Watykanu, bogacąc się na tym i zapewniając sobie protekcję. Natomiast reszcie bandy pozostawała tak zwana brudna robota. To również się bardzo nie podobało. Renatino wykonywał również zlecenia dla Kozanostry, co też nie podobało się pozostałym członkom i było niezgodne z pierwotnymi założeniami organizacji, która miała być całkowicie niezależna od innych grup przestępczych. Dlatego też Depedis został zlikwidowany 2 lutego 1990 roku. Zginął od jednego celnego strzału w plecy. Co ciekawe, pochowano go w krypcie Bazyliki Świętego Apolinarego w Rzymie, rzekomo za zasługi na rzecz ubogich i sierot. Jednak na skutek toczących się później, przez wiele lat zresztą, polemik. Podważających słuszność tej decyzji o pochowaniu przestępcy w Domu Bożym, a także podobno na prośbę samej wdowy Porenatino, zwłoki Depedisa zostały w 2012 roku ekshumowane i przeniesione na cmentarz Prima Porta w Rzymie, gdzie zostały skremowane. O sekretach bandy z Maliany wiemy, jak już wspomniałam wcześniej, od jednego z jej założycieli. Mauricio Batino, który po aresztowaniu w Caracas i śmierci swojego ukochanego brata Roberto, w 1993 roku został objęty programem ochrony świadków i zdecydował się na współpracę z wymiarem sprawiedliwości. Podczas swoich zeznań powiedział m.in. Nie wiem, ile razy zabiłem. Pamiętam imiona wszystkich ofiar, ale, co dziwne, nie jestem w stanie ich policzyć. Abatino zeznał wszystko, co wiedział o zabójstwach przepisywanych bandzie z Maliany. Wyjawił nazwiska osób w nie zamieszanych, opowiedział również o tajemniczym porwaniu Emanueli Orlandi, potwierdzając, iż dokonał go osobiście de pedis i że banda miała układy z, Watykan, z Watykanem, z dostojnikami watykańskimi. Nie znaleziono jednak do tej pory wystarczających dowodów, Albo nie chciano ich znaleźć, aby rozwikłać tę zagadkę, a zresztą jest to tak rozległy temat, że zasługuje na obszerniejsze omówienie. A zatem, wracając do drangety Paola de Stefano i jego hegemonii w przestępczym kalabryjskim świecie. Jego prawą ręką jest w tym czasie Pasquale Condello, który zyskał sobie przydomek u supremu co w dialekcie kalabryjskim oznacza najwyższy. Jego kryminalna kariera w drangecie rozpoczęła się m.in. dzięki poparciu Dona Paolo, ale Pasquale po latach odwróci się od swojego bossa i sprzymierzy z konkurującą Driną. Przez 18 lat będzie też się ukrywał przed organami ścigania, aby wreszcie po aresztowaniu i skazaniu na cztery dożywocia zostać osadzonym w więzieniu, gdzie tą karę odsiaduje do dziś? My jednak wracamy do przełomu lat 70. i 80., kiedy to nowe rządy Ndryny de Stefano popychają organizację w coraz to nowe przedsięwzięcia. Kasa się zgadza, a wśród Ndrin panuje względny spokój. Względny. Niespełna 40 wówczas Paolo de Stefano jest osobą, którą część osób darzy wielkim szacunkiem a pozostali się go boją. O sile jego pozycji świadczyć może wydarzenie z 1979 roku, kiedy to zostaje aresztowany w Reggio Calabria. Aby uniknąć odsiadki, wymyśla szereg chorób, którego rzekomo nękają, a diagnozę potwierdzają oczywiście na piśmie, opłaceni lub zastraszeni lekarze, i kategorycznie odradzają, aby chory był przetrzymywany w warunkach więziennych. De Stefano również podejmuje takie dość żałosne próby swojej obrony. Zaprzeczając oczywiście wszystkim zarzutom i zasłaniając się brakiem czasu na jakieś mafijne intrygi z powodu licznych obowiązków rodzinnych musi przecież opiekować się nie tylko swoimi dziećmi, ale również dziećmi zamordowanego brata Georgia. I rzeczywiście, pobyt Paola de Stefano w więzieniu jest wyjątkowo krótki. Zbyt krótki jak na jego przewinienia. Zamiast za kraty, Paolo zostaje wysłany na tak zwany pobyt przymusowy, czyli na wolność, ale w wyznaczonym miejscu i pod nadzorem policji, skąd oczywiście bardzo szybko ucieka i udaje się do Francji na Lazurowe Wybrzeże. W 1982 roku zostaje jednak złapany, a jego zdjęcie z momentu aresztowania i wyprowadzenia go z luksusowej willi na Lazurowym Wybrzeżu przez dwóch francuskich agentów żandarmerii ląduje na pierwszych stronach gazet. I to zdjęcie postaram się również e, dla Was publikować na, na Facebooku oraz na Instagramie. Od razu po aresztowaniu zostaje oskarżony o nielegalne przekroczenie granicy z Francją, w której zostaje wydalony i przekazany w ręce władz Republiki Włoskiej. Jednak i tym razem z powodu rzekomych problemów zdrowotnych zostaje zamiast zakratki wysłany do aresztu domowego, pomimo protestów karabinierów z Reggio Calabria. Ich niezadowolenie jest tym bardziej zrozumiałe, gdyż wraz z De Stefano ze złagodzenia kary korzystają także inni aresztowani i przesłuchiwani w tym czasie członkowie drangety. Również są zbyt chorzy, aby odsiadywać wyrok w więzieniu. Wiele lat później, współpracujący z wymiarem sprawiedliwości, Stefano Serpa opowie: że w tamtych czasach w więzieniu w Reggio Calabria popularne było podmienianie zdjęć rentgenowskich a korzystali na tym nie tylko przestępcy, ale również, ale również wojskowi i kto tylko miał taką potrzebę. Handel zdjęciami rentgenowskimi poważnie chorych osób kwitł w najlepsze i aż dziwne, że nikt nie wykrył tego procederu. A może po prostu przymykano na to oko. Tak więc pomimo wyroków Paolo de Stefano Prowadzi nadal swoje interesy. I zacieśnia również swoją współpracę m.in. z Luigi Guidi, zarządzającym organizacją handlującą bronią z państwami Afryki i Bliskim Wschodem. Stara się również za pośrednictwem Kozanostry nawiązać bezpośrednią współpracę z producentami kokainy i heroiny. Jeden z jego adwokatów podczas jakiejś rozprawy deklaruje, że jego klient ma wybitne zdolności do prowadzenia interesów i odnosi sukcesy w każdej dziedzinie, jakie się tylko dotknie. Zamienia wszystko w złoto. W rzeczywistości De Stefano jest paranoikiem i wszędzie wokół widzi swoich wrogów i likwiduje każdego, kto tylko mu podpadnie. Znamy już tego typu postępowanie w poprzednich historii, nie tylko jeśli chodzi o członków Ndranghety, ale również z historii Kozanostry. W 82 roku, na przykład, wysadza w powietrze inżyniera Gennaro Murelle, który odmówił dwóm jego wspólnikom przetargu na budowę portów. W 83 roku rozkazuje zabić swojego byłego adwokata, którego oskarżył o nieudolność w obronie jego osoby. No i przykładów jest więcej. Jest bezwzględny, bez wahania wysadza ludzi w powietrze, zleca morderstwa. Mówi o sobie, że żyje po to, aby zaprowadzić porządek i sprawiedliwość, że jest uzbrojonym ramieniem Matki Boskiej z Polski, która się nim posługuje, aby wyeliminować wrogów i zdrajców drangety. Czyli mamy tutaj również do czynienia z osobowością narcystyczną. I padają z jego ust jeszcze inne megalomańskie i niedorzeczne deklaracje, a także usprawiedliwienia jego zbrodni. Podobno każde zabójstwo świętuje drogim szampanem. Zadziwiający jest fakt, że na początku lat 80. podczas procesu w Palmi, podczas którego na ławie oskarżonych zasiada m.in. Giuseppe Piromalli, Sędziowie stwierdzają, że Ndrangheta to organizacja, która walczy z niesprawiedliwością i nie ma dowodów na to, aby miała opracowany jakikolwiek program działania o charakterze przestępczym. Przypominam, że są to już lat 80., początek. Przedziwna wypowiedź, tym bardziej, że już kilka lat później, w 83 roku, ginie sędzia Bruno Caccia który odważył się stanąć po stronie prawa, a także wytknąć swoim kolegom po fachu współpracę z przestępcami należącymi do drangety. Bruno Caccia z Turynu był pierwszym i ostatnim sędzią zamordowanym przez Ndranghetę na północy Włoch, lecz nie ostatnim przedstawicielem prawa, będącym jej ofiarą na południu. W 1985 roku ginie jeden z karabinierów z San Luca, zaledwie 24-letni, zaangażowany w dochodzenie w sprawie porwań dla okupu dokonywanych przez Drangheta. Tego samego roku zostaje zamordowany również w Regio Calabria Giuseppe Maceda, strażnik miejski lat 31, zaangażowany w walkę z nielegalnym budownictwem. Głosił on kilkadziesiąt nielegalnie postawionych budynków których właścicielami byli m.in. członkowie Drangety, i musiał to przypłacić życiem. Już dwa tygodnie później, po śmierci Makedy, zamordowany zostaje Sergio Kozmai, naczelnik więzienia w Kozency, który nie chciał wchodzić w układy z przestępcami i wszystkich więźniów traktował jednakowo, zgodnie z panującymi tam regułami. A jak wiemy, w innych więzieniach Członkowie mafii, nie tylko zresztą kalabryjskiej, cieszyli się z różnych powodów, rozmaitymi przywilejami. Sergio był temu przeciwny i dlatego zginął. Zginął jadąc odebrać z przedszkola swoją trzyletnią córkę. Miał 36 lat. Było to miesiąc przed narodzinami jego drugiego dziecka. Oddano w jego stronę 11 strzałów. A sprawców zatrzymano i nawet skazano. Byli to bracia Nicola i Dario Notar Giacomo oraz Stefano Bartolomeo. Sąd apelacyjny jednak ich uniewinnił z powodu braku dowodów. Po tej agresywnej demonstracji siły ze strony Drangety ma miejsce epizod zwany Mostem Niezgody. Pamiętacie być może z poprzednich odcinków historię o nielegalnych przetargach i wielkich, nigdy niezrealizowanych planach budowy mostu nad Cieśniną Mesyńską, który łączyłby dwa miasta, sycylijską Mesynę i kalabryjskie Villa San Giovanni. Na zyski z budowy mostu liczy naturalnie Paolo de Stefano. Jednak... Na przeszkodzie stoi mu inny ambitny bos, kontrolujący wówczas strefę, w której właśnie położona była miejscowość Villa San Giovanni. A co za tym idzie, kontroluje również port, gdzie przypływają promy kursujące między Kalabrią a Sycylią. Ten bos to Antonino i merti. zwany jest również okrutnym Karłem. W 83 roku. I Merti poślubia Giuseppine Condello, siostrę Pasquale Condello, prawej ręki bossa Paolo de Stefano. Nie zważając jednak na te koligacje oraz na to, że Ndrina i Merty od dawna kontrolowała tereny przycieśnienie mesyńskiej, rządny zysku i władzy absolutnej de Stefano postanawia najzwyczajniej w świecie pozbyć się swojego rywala. 10 października 1985 roku samochód pułapka wybucha w momencie, gdy obok przejeżdża imerti ze swoją eskortą. Udaje mu się jednak przeżyć zamach na jego życie, jednak giną w nim jego ludzie, a ściśle mówiąc, trzy osoby, a on sam prosto z miejsca wypadku, trafia do więzienia. Oczywiście wszyscy podejrzewają, kto jest sprawcą tego zamachu, i oczy drangę te skierowane są teraz na De Stefano, który próbuje się jeszcze ratować i zrzuca winę na innego bosa z, z katony Giovanniego Rogolino, wymyślając na prędce jakąś um, dziwną intrygę. Zarządza nawet spotkanie z klanami, sprzymierzonymi z klanem imerti, aby się wytłumaczyć z tego. Jednak oni by woleliby posłuchać tej racji kogoś postronnego i liczącego się w hierarchii organizacji najlepiej, gdyby był to Pasquale Condello, ale ten jest aktualnie w więzieniu. Niestety, starania i intrygi de Stefano na nic się zdają. Wielki boss Ndranghety zostaje zamordowany już trzy dni później po zamachu na Antonino i Merti. Co więcej, zostaje zdradzony przez swoich własnych ludzi, a zabity zostaje m.in. z rąk Francesca Condello. Wraz, ze Stefan, wraz z Paolo de Stefano ginie również jego młody kierowca. Jak nie trudno się domyślić, śmierć tak potężnego bossa nie odbije się bez echa na losach drangety. Co więcej, doprowadzi ona do wydarzeń, zwanych drugą wojną drangety, ale o tym w następnym odcinku.